Dlaczego oni się spóźniają? Spokojnie, na pewno zaraz. Za pierwszym zakrętem przestałam ich widzieć. Czy to był pomysł, żeby tak wcześnie wyjeżdżać z hotelu? Panie generale, za chwilę na pewno polecimy. Zostań, Zosiu. Proszę się wstrzymać z bagażami, dobrze? Gdzie są dokumenty? Kułakowski je ma. Anglicy już wczoraj próbowali sprawdzić nasze bagaże. Pewnie ich teraz szukają. Mam nadzieję, że nie powiedziałeś nic Zosi o tym dziwnym telefonie od ministra Popiela. Nie. Dziwna sytuacja, że tego samego dnia kilku przedstawicieli rządu dostaje informację, że pan nie żyje. No widzisz, a ja wciąż żyję. Ładujcie bagaż. Daj, bo zgubisz. Proszę pomóc z bagażami. Dlaczego tak późno? Chyba to z silnikiem. Zatrzymaliśmy się na chwilę i... Załadujcie bagaże. Dziękuję. Józek, te dwie walizki weź ze sobą. Tak jest. Panie generale, melduję liberatora gotowego do lotu. Dziękuję. Znaleźliśmy walizkę ojca i przynieśliśmy ją do mojego pokoju. Myślę, że ona jest na samym spodzie. No to nie trzeba było jej tam dawać. Panie generale, chciałbym zamienić z panem słowo na osobności. Słucham? Jak najszybciej. Generał musi odpocząć po podróży. To potrwa chwilę. Dobrze, może za godzinę. Potrzebujesz pomocy? Nie, wiesz co? Dam sobie radę. Nie wiesz, co gubernator chce od ojca? Już nie mogę tego wiedzieć, dopóki sam tego nie powie. To jest fizycznie niemożliwe. A czy jest fizycznie możliwe, że mi powiesz, jak się dowiesz? Burdel był bliżej marszałka. Czekaj, jak to jest zabronowe? Patrz na wyborczy! Czekaj, jaki to był film? Panie poruczniku, melduje pluton w czasie wolnym od zajęć. Dobrze, spocznij. Wylądował właśnie liberator z generałem Sikorskim. O! Szkoda, że nikt nam nie powiedział. Chętnie byśmy zobaczyli, nie? Jutro w ogrodach pałacu spotkanie z generałem. Wszyscy? Na spotkanie wszyscy. A na obiad pójdzie delegacja. A jeszcze jedno. Grochowski. Tak? Przyszła informacja z pałacu gubernatora. Masz stawić się jutro rano u naczelnego wodza. No proszę, proszę.
kolega miesiąc w jednym baraku i nic nie powiedział. Nie mówiłeś, że masz takie znajomości. No przecież... Ja jestem szczery. Ja komuś coś zrobiłem? Coś ty powiedział? Tak? Ale jak chcesz, to mogę coś od ciebie przekazać panu generałowi. Słuchaj, to przekaż mu, że nigdy go nie lubiłem. Zresztą teraz też go nie lubię. Najważniejsze, że ty jesteś blisko niego, nie? Jestem blisko, a co? Nic. Jestem ciekaw. Grasz czy nie? Ja zagram. Max. Siedzę w koszarach przy oknie otwartym na parną duszność dnia i na widok wielkiej skały Gibraltaru. Ja tutaj wciąż jeszcze nie czuję powrotu. Wiem tylko, że nastąpi. Ale kiedy? Jak? Za parę dni będzie już czwarty miesiąc. Początek czwartego miesiąca naszego rozstania. A zdawało się, że zobaczymy się prędko. Widać jednak, że czuliśmy oboje, że to nie będzie prędko. Herbata już gotowa. Dziękuję. Pani Teresa, ja i tak za chwilę wyjeżdżam, więc... Adaś, odejdź od pieca. To bardzo przepraszam, ja nie wiedziałam. Pani Alu, tak? A pani do mnie przyjdzie? Tak, tak, ja zaraz przyjdę. Tylko jeszcze chwilę, dobrze? Na herbatę. Papieroska. A dzięki. Wiesz co, może tak, bo wieje. Ktoś mi mówił w Madrycie, że ty teraz chodzisz inną trasą, w dodatku przebrany za niemieckiego żołnierza. Za niemieckiego żołnierza? W każdym razie ktoś, kto używał twojego konspiracyjnego nazwiska, był ostatnio w Paryżu. No ale jak mógł moje nazwisko? Ja to wiem od zaufanej osoby. Jakieś bzdury. Tak czy siak, uważaj. Wiesz co? Weźmiesz mi list do Alicji? Jasne. Już takie najbardziej lubię nosić. Ale ci dobrze, że już wracasz. Trzymaj się. Powodzenia. Rząd brytyjski wie o pana prawdziwym powodzie wyjazdu na Bliski Wschód. To znaczy?
Wiemy, że spotykał się pan z pewnymi ludźmi, którzy przekazali panu dokumenty niewygodne dla strony radzieckiej. Jakież to angielskie, mówić tak elegancko w morderstwie kilku tysięcy polskich oficerów. Muszę odebrać od pana te dokumenty. Pan wie, z kim pan rozmawia? Jestem naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To oczywiste, ale ja mam zadanie odebrać od pana dokumenty, które dostał pan w Kairze. Nie byłoby dobrze. Dla kogo? Naprawdę. Nie byłoby dobrze. Ja wiem, że pan myśli o swoim kraju, ale proszę pomyśleć, co by się działo w całej Europie, gdyby Stalin przeszedł na stronę Niemców. Pan był na placówce w Moskwie. Dalej pan uważa, że wejście w układ, jakikolwiek układ ze Stalinem jest możliwe? Naprawdę nie byłoby dobrze. Ale ma pan swoje zdanie na ten temat? Ja naprawdę muszę to zrobić. Co mnie pan próbuje straszyć? Niech mnie pan nie rozśmieszy. Porozmawiajmy spokojnie. Rozmowa jest skończona. Ja nie rozumiem, dlaczego ja mam spać tutaj. Bo znalazłby się jakiś mały, normalny pokój. Niestety wszystkie pokoje są zajęte. A niech pan pamięta, że jest tutaj jeszcze ten Rusek. Jaki Rusek? Zamknij się. Ambasador Majski wraca z Londynu. Nie zapominaj, że ja też tutaj jestem. I od dawna wiedziałeś, że tutaj będę. Tak, ale przecież mógłby pana ktoś tam zauważyć. Tak? No i co z tego? Przecież mnóstwo ludzi tam się kręci. Same słyszymy moją rację. Nie odzywaj się. Czemu? Mam gdzieś wezwać wszystkich? Po co? Każdy wie, co ma robić. Co z tym Gradewskim? Nic. Ma umówione spotkanie z Sikorskim na jutro. Co robią Anglicy? Mógłbyś mi chociaż powiedzieć, jakie masz rozkazy od gubernatora? No, szukają tych dokumentów. To jeżeli znajdą chociaż jeden papierek przed nami, ty jesteś za to odpowiedzialny. Nie. Tata nie jest bardzo zmęczony. Najważniejsze, że już jutro wylatujemy. Tak, tak. Mam dla mamy mnóstwo prezentów. Niestety tata nie może teraz podejść, bo pracuje, ale wygląda, że się dobrze czuje. Bardzo, bardzo się stęskniliśmy. Całujemy. Pa. Dlaczego nie chciałeś rozmawiać? Próbuję pracować. Daj spokój, jest późno. Na pewno się dobrze czujesz? Nie oszukasz mnie. Chcesz się dowiedzieć, o czym rozmawiałem z gubernatorem? Przecież i tak się dowiem od Poniekiewskiego. Ale możesz mi powiedzieć, jeżeli chcesz. Chodziło o te dokumenty, tak? Nie spodziewałem się, że zrobią to tak oficjalnie. A co ci gubernator powiedział? Trzeci raz mnie o to pytasz. Ale ani razu mi nie odpowiedziałeś. Powiedział, że dostał rozkaz, żeby mi odebrać. A wiesz, kto wydał ten rozkaz? Wiesz, że ja wciąż nie mogę uwierzyć w to, że Churchill powiedział. Przecież życie im już pan nie wróci. To z ekshumacji. Ale dlaczego Niemcy zwlekali z ujawnieniem tego tak długo? Każdy ma swoje interesy. Niemcy zrobili to wtedy, kiedy było dla nich wygodne.
co taki cichy? Spałem już. Tak. Z tą małą hiszpańską służącą. Nie spałem z nią. Z tą hiszpańską służącą. Chciałbym zobaczyć służącą, z którą nie spałeś. Tak. Nie. Przekaż się, że jeszcze nie mam. Tak, wiem, że to bardzo ważne, ale to zadzwonię jutro rano. Gdyby to ode mnie zależało, te dokumenty byłyby dawno na biurku w Londynie. A o co chodzi? Debilu. Czy to w ogóle coś, oprócz służących coś... A co mi więcej trzeba? Zanieś to Majskiemu. Najmocniej przepraszam, że tak późno. Przyjechał właśnie kurier z Polski, Jan Kralewski. I mam pytanie, czy jest jakakolwiek szansa, żeby generał zechciał go jeszcze dzisiaj przyjąć? A czy te wiadomości mogą poczekać do jutra? Pewnie. To nic takiego pilnego. Poza tym długo z Polski, a... Będę bardzo wdzięczna. Ojciec jest naprawdę zmęczony. Proszę jutro umówić się przez sekretarza Kułakowskiego. Oczywiście. Dobranoc. Dobranoc. Ładna dziewczyna. Niezła. Ale mam w sobie coś wojskowego. Ja takich nie lubię. Ale jesteś wybredny. Miałem się nie odzywać. Pilne. A dowiedziałeś się, gdzie są te cholerne papiery? Ten Rusek dzwoni tu co pół godziny. Musi je mieć gdzieś przy sobie. Co to jest za odpowiedź? Musi je mieć przy sobie. Miałeś sprawdzić, gdzie one są? Oczywiście. Spróbuję. A ten nasz kurier, tego naszego kuriera, to Sikorski przyjmie jutro. Chciałem jeszcze raz gorąco powitać Naczelnego Wodza Rzeczpospolitej Polskiej. Jest nam bardzo miło gościć go na Gibraltarze. Gdyby gubernator McFarlane chciał się ze mną zobaczyć, mam nadzieję, nie ma takiej możliwości. Że pobyt tutaj oczywiście przyniesie oczekiwane rezultaty i da wytchnienie po tak długiej podróży. Dziękuję, panie gubernatorze. Smacznego żołnierza! Dziękuję, panie generał! Panie gubernatorze, tego pilota przeprowadzę po obiedzie. Ma jakieś takie inklinacje. Poruczniku Różycki. To jest prawda, że część polskiej armii nie lubi Sikorskiego? Tak. Ale to są żołnierze związani z inną opcją polityczną. A tutaj na Gibraltarze, która opcję przeważy? Zdecydowanych wrogów generała. Też nie wiem jak z Łubieńskim. On był przed wojną sekretarzem Beka.
a to zupełnie inna opcja polityczna. Beck umiera teraz w obozie dla internowanych. A generał nie zrobił nic, żeby go uwolnić. Dlaczego? Nie wiem. Ale przed wojną to Beck miał władzę w Polsce, a nie Sikorski. Kto to jest ten kurier? Za porucznikiem po prawej stronie. Jest umówione z nim spotkanie? Tak. A ty się spotkałeś, Ważniaku, z Sikorskim? Kralewski, ktoś do ciebie. A wy szybciej, zaraz zbiórka. Zbiórka, powiedziałem! Słucham? Zygmunt Biały. Musieliśmy się spotkać w Warszawie. A ja za chwilę na zbiórkę muszę lecieć. Nie, ja już to załatwiłem. Możemy porozmawiać? Wiem o panu od Marcysi Malesy. Kazała pana serdecznie pozdrowić. Masz nowy rozkaz. Musisz jak najszybciej dotrzeć na Gibraltar. Za kilka tygodni będzie tam przebywał generał Sikorski. Wiemy, że jest przygotowany na niego zamach, a zamachowcami są ludzie, którzy ukrywają się pod twoimi nazwiskami. Przepraszam, nie zna pan nikogo w polskiej ambasadzie w Madrycie? Potrzebuje nowy paszport. Chyba nie mogę pomóc. Ale przypuszczam, że jak dotrze pan do Madrytu, to w ambasadzie wyrobią panu nowe papiery. No właśnie nie, bo nie mam żadnych dokumentów potwierdzających moje Niestety, nie mogę pomóc. Mogę papierosa? Chłopaki, chodźcie, bo ten tam dostaje białej gorączki. A mogę całą paczkę? Wygląda pan na bogatego. Bierz. Dziękuję. Musisz jak najszybciej tam dotrzeć, dam ci rozkazy i informacje przekażę się generałowi. Panie generale, przepraszam, że przeszkadzam. Czy mógłbym z panem porozmawiać? Nie teraz. A to bardzo ważne. Proszę mówić. Nie tutaj. Zajmie mi to 2 minuty. Dobrze. Pójdę z panem. Zostaniesz. Co to jest za człowiek? Nie mam pojęcia. No to pan powinien wiedzieć, to proszę się dowiedzieć tego. Niemożliwe, żeby to się odbyło na terenie Brytyjczyków. Tym bardziej, że jest to ambasada radziecka. Niemożliwe. Panie generale. Spokojnie. Dowiedziałem się tego 3 tygodnie temu w obozie Miranda de Lebro. Porozmawiam potem. Generał chce, żebyś z nim pojechał do Londynu. Naprawdę? Tak, tylko na spotkanie przyjdź już spakowany, polecisz zaraz potem. Ale czy cię chłopie trafiło? Cieszę się. Może mnie później od razu zarzucą do Polski. No na pewno od razu cię zawiozą. To ja miałem lecieć z generałem, ale ty podobno masz coś ważnego. Tak, cały czas listy do żony piszę. Tylko bądź punktualnie. Oczywiście. Hej, King! Przyniosłeś mi listę pasażerów? Nie. Nie jest moja sprawa. Gubernator cię wzywa. Nie? A po co? Jeśli powiedział po co, to nie musiałbyś iść.
Znalazłem ten klucz. Już teraz? Tak. A nie wiesz, ile to potrwa? Mam jeszcze trochę roboty. Wszystkiego się dowiesz, chodź. Czekaj, muszę się przebrać. Co to za idiotyczne miny? Nie mam informacji, czy wszystko w porządku. Tak? A masz informację, że coś nie tak? Nie. No, do tego się trzyma. Mam złe przeczucie. Ten Galecki tak się wyrwał. On się czegoś domyślił. Idź stąd. I poczekaj gdzieś w koszarach. A inni przyjechali? Jest niemożliwe, że się był takim idiotą. Ale jeżeli się nie zgodzi, znajdę kogoś innego. Zrobicie tak, że się zgodzi. Nie za wcześnie? Nie, wchodźcie. No jak tam? Liberator gotowy? Tak, wszystko gotowe. Nie mam tylko jeszcze listy pasażerów, a luk bagażowy mam pełny, więc wolałbym wiedzieć. Nie ma żadnego znaczenia. Przepraszam, ale nie rozumiem. Nie musisz rozumieć, masz proste zadanie do wykonania. Masz wystartować i zaraz potem wodować. Jesteś w stanie to zrobić? To jest chyba proste pytanie, czy jesteś w stanie to zrobić. Myślę, że tak. Ale przecież to może być niebezpieczne. O to się nie martw. To, co się będzie działo na pokładzie, w ogóle nie powinno cię interesować. Musimy wzbić samolot w powietrze i po chwili wodować. W trakcie wodowania zgłosisz awarię wieży kontrolnej bez podawania szczegółów. Przepraszam, że się nie przedstawiłem. Major Herring. Kapitan Trhal. Czy my się znamy? Chyba nie. A gdzie latałeś przed wojną? Wydaje mi się, że... Ja bardzo przepraszam, panowie, że przeszkadzam. Ale to jest rozkaz, zrozumiałeś? Rozumiesz? Tak, sądzę, że tak. Naszej rozmowy nie było. Powiedzcie mu, co ma mówić. To jest twój drugi pilot. On cię przekona w razie wątpliwości. A start Liberatora przewidziany jest na 23. Bądźcie na miejscu. A może zrobilibyśmy sobie chwilę spokoju? Jutro zacznie się całe zamieszanie. Podobno wylot może się opóźnić. Uzgodniona jest sprawa transportu na lotnisko? Wszystkiego się dowiem. A nie muszę w takim razie zadzwonić. To proszę to uzgodnić, a ja pójdę się przeszkodzić. Tak jest. Jak wysiądziesz z samochodu, zobaczysz wszystkie sklepy, to od razu ci przyjdzie ochota. No może rzeczywiście kupiłabym coś dla mamy, jakiś mały prezent? No. Słuchajcie, temu Borkowskiemu wypadałoby coś przywieźć, bo on się tak wykosztował na te bransolety. A ojciec jeszcze odpoczywa, tak? Tak. Tak, odpoczywa. Maksimum. Właśnie, bo ten twój wielbiciel Borkowski ostatnio dużo przez sen gada. A ja nie mogę spać. Mhm. I tak trochę podsłuchuję. Tak, a co powiedział? Krzyczał. Zośka, ratunku. Zośka, ratunku. Jesteście bezczelni, wystarczy. Dlaczego mi nie powiedzieliście, że ojciec ma spotkanie? Nie wiedzieliśmy. Janek, chodź na chwilę! O co chodzi? Janek na pewno będzie wiedział. No chodź! Zaraz idę. Sprawdzałem, co z tymi aktorami. I co? Myślisz, że trzeba ich zmienić? Nie. Myślę, że to zrobią. Ja z nimi rozmawiałem. Zrobią to bez problemu. To jacyś twoi znajomi? Tak. No,
Perremu będzie łatwiej z nimi rozmawiać. A gdzie jest ten polski kurier? W koszarach. Ktoś z nim rozmawiał? Łubieński. Najlepiej będzie, jak po wszystkim wsadzicie go od razu do Liberatora. To obrzydliwe. On cały czas się kąpie, nie? Obiecaj mi, że będziesz inaczej rozmawiał z tymi aktorami. Przestań, mam czasu na ceregiele. Ale to oni robią nam przysługę. Tak im się wydaje. Coś taki sentymentalny, co? Powiedziałem o tym gubernatorowi. Słuchaj, ja nie mam czasu, żeby pomyśleć. A ty robisz mi awanturę z powodu jakiejś trupy teatralnej? Wiesz, co tutaj się dzieje? Wiem. A wiesz, że to się dzieje naprawdę? Ty. Ale jego to podnieca, nie? Jak tak nas w wannie przyjmuje. Wsiąść do samolotu i tyle. Boże, do jakiego znowu samolotu? Mówiłeś, że mamy coś zagrać. Nikt nam nie mówił, że mamy gdzieś lecieć. Że nigdzie nie polecicie. To po co ten samolot, co? Nie powiem ci. Powiesz. Nie. Chodź tu, powiesz. Co? Przyszłaś sprawdzić, czy odpoczywam? Miałeś się już wcześniej położyć. Ale widziałam, że się z kimś spotkałeś. Ty wiesz, o czym rozmawiałem z Majskim. Tak. Jak zwykle o tym samym, o dokumentach. Ale odpoczniesz? Obiecujesz? Obiecuję. Bo moim zdaniem nie wyglądasz... Jedź już, proszę cię. Ale powiesz mi, jak coś ustalicie? Nic nie ustalimy. Oni chcą mi odebrać dokumenty, ja ich nie oddam. Majski grozi, że koalicja się rozpadnie. Ale jak to przecież... Przecież Stalin już przerwał stosunki dyplomatyczne z Anglią, a Majski wraca do Moskwy. Moim zdaniem to dopiero ostrzeżenie. No dobrze. Jedź już. Obiecuję, że będę odpoczywał. Wiesz co, zostanę jednak. Zobacz jeszcze do tego dokumentu, który będą przeglądały się po prostu. Chodź tam, chodź tam. Chodź tam. Jedź już. To rozkaz. Dobrze.
Hej. A, pozdrów tam wodza. Jasne. Kiedyś włos. Może was popchnąć! Czytałeś ten pamiętnik? Przeglądałem. To jest ta ostatnia część dokumentów, której generał jeszcze nie widział. To nawet nie jest wojna, to barbarzyństwo. Te dokumenty, które generał chce wziąć z Ameryki, będą tutaj, w tej walizce. Część trzeba przekazać Czerwonemu Krzyżowi. Szczególnie tę listę oficerów z Katynia. Ja mogę zacząć przepisywać ją. Nie czas na to. Zlecimy to komuś w Londynie. Zajmij się pakowaniem. Ten kurier będzie później. Powiedział mi, że jest planowany zamach na mnie. Zająca zapomniałam. Przepraszam. A nie królika? Nie patrz tak na mnie. Jak? Nie wiem jak. Dobrze. Ten etap się kończy, to w sposób niespodziewanie efektowny. Dziś wieczorem opuszczam Gibraltar. Co najważniejsze, rysuje się pomyślna perspektywa na przyszłość. Jeszcze tylko trochę, już niedługo. Nie mogę pisać, tyle się we mnie kłębi uczuć i myśli. Nareszcie osiągnąłem ten stopień życia, że uniemożliwia on autorefleksję. Dopiero później, kiedyś potrafię, może i będzie to stokroć bardziej upajające, opisać dziejące się dziś wydarzenia. Adaś, powiedz... Pani Ali, jakiś wiersz. Jaki? No ten o dzieciach, co idą drogą. Idą, idą, dzieci drogą. I na dziwić, idą dzieci drogą, siostrzyczka i brat. I nadziwić się nie mogą, jaki piękny świat. Tu się kryje biała Spokojnie. Woda dla pana. Bardzo dziękuję. Może później, nie teraz. Ale woda dla pana. Niech pani przyjdzie później. Ale pan prosił. Dziękuję. Co się dzieje? My właśnie zderzyliśmy się. A to są umówieni kurierzy. Jan Gralewski i Maksymilian Czarny. Ale to miało być później. Tytuł.
Wracaj na miejsce. Usłyszałem strzał. Tylko ćwiczenie. Wydawało mi się, że to jest w pałacu. Wracaj na miejsce. Chciałbym zobaczyć. Siadaj! Ale siadaj! Zobaczyć tylko! Zostaw! Czego pan chce? Odczuj się! Odczuj się! Mów, kto cię przysłał? Jesteś Polakiem? Kto cię wysłał? Mów! Kto cię wysłał? Kto cię wysłał? Pobiegłem szybko do sypialni, musimy ich golić, Łubiński! Czekaj, najpierw sprawdźmy, co się dokładnie stało. Pomóż mi! Musimy ich golić, Łubiński, jak ich widziałem! Zawiadomimy gubernatora i zaraz ich złapią, pomóż mi! Ja jednego z nich poznałem. Czekaj. Ja wiem, że ich jeszcze złapać, Łubiński! Nie, czekaj, zostań tutaj, nikogo nie wpuszczę, ja zadzwonię do gubernatora. A ty poczekaj w środku. Aha, wszyscy już zawiadomieni. Do środka. I nikogo nie wpuszczaj. A jesteście gotowi do wyjazdu? Co tak długo? Strzelił do mnie! Mnie nie interesuje, zabity? Tak. Nie tak się umawialiśmy, człowieku. No, on miał broń, skąd miałem wiedzieć, jak tam wchodził? Kurwa, zamknij się! Ale ja muszę iść do szpitala, no mogę się wykrwawić. Dojdziecie za kilka godzin, jak będą samochody. Samochody, człowieku? Ja muszę iść do szpitala, rozumiesz? Lekarz musi to zobaczyć. Samochody, teraz, w tej chwili potrzebuję samochody. Co ty robisz? Ja wchodzę po cichu, tak żeby mnie nie słyszała. To już paranoja. No ale ile można słuchać tych jej tragicznych opowieści? O rodzinie, dzieciach, mężu, o babci, która umarła, o dziadku, któremu ukradli konie. Obcięli nogi. No ile można? Może byś się skupił na mnie?
15 minut? Nie 15 minut wystarczy. Wiem ci, jak jestem zmęczona. Ty nic nie musisz robić. Też chciałabym w tym czynnie uczestniczyć. Może następnym razem? Ty nie możesz się z nim rozebrać? Co? Za chwilę muszę wejść. Się rozstawać z tobą, Szynko. Ja też. Wolałabym, żebyś wyszedł i po prostu potem nagle wrócił. Pamiętasz, co sobie obiecaliśmy? Wszystko zgodnie z planem. Kto był u generała? Tylko jego adiutant. Mam już iść do gubernatora? Co z dokumentami? Wyniosłem je stamtąd. Mam już iść do gubernatora? Gdzie teraz są? Jak będzie pan wyjeżdżał, znajdzie je pan w samochodzie. Przecież to wszystko za długo trwa. Sikorski nie żyje. Będę informował na bieżąco o dokumentach natychmiast. Czekam na instrukcję. Dobrze, czekam. Ten kurier widział zabitego generała. Ale sprawa jest załatwiona. Oczywiście. Wsadzimy go potem do tego samolotu. Puść mnie. Gdzie idziesz? Nigdzie. Czekasz na niego, tak? Ale jesteś przebiegły, naprawdę. No wiem, jak ty niektóre rzeczy potrafisz załatwiać. Co ty bredzisz? Próbowałam się czegoś dowiedzieć, a ty nie jesteś ciekawa, o co tutaj chodzi? O, nie mógł się doczekać i przylas. A ty co, chcesz nas upić? Czas wam szybciej minie. Co minie szybciej? Ty mi powiedz, zostaw, ty mi powiedz lepiej, o co tutaj chodzi. Co? Czekajcie jeszcze chwilę. A na co mam czekać? A co? Przylecisz moją żonę? Spokój się! Może już przelecisz? Co? Co? No co zrobiłeś? Gumando jedna! Stój, jaki mordę zobaczę! Wszystko gotowe? Zwłoki są gotowe, tylko nie mamy ciała kobiety. Jeżdżę po wszystkich szpitalach. Trudno. Ci aktorzy są przebrani? Nie wszyscy. Musimy zdjąć tamtych ubrania. To niech ktoś to zrobi. A ty się zajmij poszukiwaniem tych dokumentów, kretynie. Muszą gdzieś być. Tak jest. Pamiętaj, że córka Sikorskiego ma zostać żywa. Damy ją Rosjanom. To nie pomożesz mi w ogóle? No ale przecież nie jest tego aż tak dużo.
już pani wróciła. Zaskoczę pana, ale nie ma tutaj tak wielu sklepów, jak przypuszczałam. Ojciec jeszcze śpi, czy kogoś przyjmuje? No, niestety nie może pani tam na razie wejść. Jak to nie mogę tam na razie wejść? Myślę, że za chwilę gubernator wszystko pani wytłumaczy. Bo sytuacja, no cóż, no, jest dość skomplikowana. Nie rozumiem, o czym pan mówi. Może mi pan wyjaśnić, co tu się dzieje? Dlaczego nie mogę zobaczyć się z ojcem? Proszę się uspokoić. Ale ja jestem spokojna. Chcę po prostu wejść do środka. Bardzo panią proszę, nie teraz. Nie masz prawa mnie zatrzymywać, to jest mój ojciec! I mogę wejść do środka! Teraz pani wszystko wytłumaczy. Co wy mi robicie? Churchill będzie o wszystkim wiedział. Zostaw mnie! Nie wiemy, jak to się stało. Generał nie żyje. Musi nam pani powiedzieć, gdzie są jego dokumenty. Nie. Musimy je zabezpieczyć. Nie, proszę. Proszę. Panie gubernatorze, przeszukaliśmy cały pokój. Może są w samolocie? Sprawdzają. A co powiedział ten sekretarz, który był z nią na zakupach? Nic. Nie żyje. Przecież dwie duże walizki nie mogły się rozpłynąć. Pan coś widział? Może to ci Polacy, co go zabili, co? Nic pan nie widział? I... Panie gubernatorze, jak wszedłem do pokoju, to Sikorski leżał już na ziemi. Nic nie zwróciło mojej uwagi. No dobrze, ale przecież świetnie pan wie, jakich dokumentów szukamy. Musiały tutaj być. Nie mam pojęcia. Zabezpieczyłem część rzeczy. Nie bądź śmieszny. Coś ja jestem zrobić? Tak jak powiedziałem, zabezpieczyć. Nie kłam, idioto. Idźcie po to. No co? Prowadź. Na razie połóżcie go na łóżku. Jak się ściemni, to go przewieziecie do liberatora. Niczego nie powróćcie. Zróbcie to szybko. Czekaj.
teraz. Dobra. Znajdź mi jakiś kamień. Po co ci? Co? Jest już dla nas transport? Jak wszystko będzie gotowe. Tak, to wtedy nas wsadzą do samolotu Sikorskiego i będzie po wszystkim. Tak chyba byłoby najlepiej. Grelski cię rozpoznał. Dlaczego ty nie zameldowałeś? Nikogo tam nie było. No powiedz, że nikogo tam nie było. A? To może wcześniej mu opowiedziałeś cały plan, co? To nieprawda. Nic nie powiedziałem. To czemu tak cicho? Słyszałem, że się ręka boli. No to pokaż to. Pokaż. Paskudna sprawa. Rzeczywiście szpital jest konieczny. Ej, słyszeliście? Krzyczał ktoś. Dziękuję za współpracę. Samochody czekają w koszach. Panie jedzie? Nie, jeszcze nie. Ja też coś słyszałem po stamtąd. Zamknij się. Ale jak Boga kocham, słyszałem, że ktoś krzyczał. Zamknij się, cioko. Tak? No to ja rezygnuję. Dziękuję bardzo. Rezygnujesz? Tak, rezygnuję. Rezygnujesz? Tak. A teraz? Teraz włazić, raz. Chyba co, pan jest nie dyskutuj, skarbie. Ruszaj się, chłopie, co? Skończyliście? Za chwilę ktoś wam przyniesie kostiumy. O godzinie 10 wieczorem przebierzecie się. Ktoś was stąd wyprowadzi. Proste? Wejść! Co to? Co to jest? Zamknij się, zamknij się. Jezu, nie! Zamknij się. Zabiję. Zabierz ją, albo ci pomogę. Spokojnie. Pod ścianę. Pod ścianę. Co wy tu kurwa robicie?
Gubernator kazał ją tu przynieść. Tu ją kazał przynieść? Kurwa, tutaj? Dokładnie nie powiedział, ale szliśmy za tobą. Zdejmijcie z niej sukienkę i do sektora D. Nie gapić się, nie gadać. Pod ścianę. Pod ścianę. Samochód czeka. Dokumenty generała w samochodzie. Ale niech się pan pospieszy. Gubernator już o panu wie. Tak? Naprawdę? No, to są chyba listy do żony. To ty, to z twojego rozkazu tu przyjechała. Sikorski, dlaczego? Pajks, dlaczego? Sikorski, on był ze mną wtedy. Boże, bez! Wydaje ci się, że wiesz, kto zabił Sikorskiego? Ty go zabiłeś. Nieprawda. Nieprawda. A dokładnie trzech kurierów o nazwisku Graleski. Ale nie czuj się wyróżniony. Na ciebie trafiło zupełnie przypadkowo. Nieprawda. Nie wiem, co teraz robisz, gdzie jesteś. Jak jesteś ubrana. Gdybym chciał wyobrażać sobie ciebie w tej chwili, miałbym do wyboru setki gestów, poruszeń głowy, wyrazów oczu. Mam wielki zapas wiernych podobizn ciebie, całkowity film twojej istoty. Ale zostawiam to wszystko na boku, jak archiwum naukowych kartotek, jak szufladkę pamiątek, do których się nie zagląda, bo zbyt się je ceni. Mam dla ciebie listy od Janka. Nie rozumiem. Rozumiesz, od Gralewskiego. Nie rozumiem, przepraszam. Alicja. Nie pamiętasz mnie? Bolek, studiowaliśmy razem. Zawsze ci mówiłem, że jesteś najładniejsza na całym uniwersytecie. Chciałeś się z nim? Tak. Parę miesięcy temu w Pirenejach. Co gdzie on teraz jest? Nie wiem, ale jak go widziałem, to szedł do Hiszpanii. To było dawno, także... Co ja kurwa powiedziałem? Idźcie już, idźcie. Rozbieraj się. Thank you.
Załóż to. Załóż. Panie generale? Jeszcze chwila. No, idźcie już. Ostrożnie. Siadajcie. Zamykamy. Wasze rzeczy, przebierać się szybko. King obiecał, że nam się nic nie stanie. Pan wie, kim on jest. Zamknij się i przebieraj się. Szybciej. Szkoda, sali. Witam, są trupy. Gdzie? Cofnąć się! Co jest? Co tu się dzieje? Przebierać się! Puśćcie nas! Hej! Puśćcie nas to! Szybciej!
Co? Miało wyglądać... Zamknij się. Zupełnie inaczej. Natychmiast rozpocząć akcję ratunkową. Szybko! Na koniec pasa! Już! Panie poruczniku! Chodź! Panie poruczniku! Chodź! Myśli pan, że oni przeżyli? Później, później. Musisz być w wieży kontroli lotów! W tej chwili nadeszła do Londynu wiadomość o wypadku lotniczym, któremu uległ w Gibraltarze polski prezes Rady Ministrów i naczelny wódz, generał Władysław Sikorski, w drodze powrotnej z podróży na Bliski Wschód. Dzień dobry. Marcysia Malesa. Ja wiem, kim pani jest. Przepraszam, czy mogłybyśmy chwilę... Co chce mi pani powiedzieć? A możemy wejść do środka? Proszę. Pani mąż, Jan Gralewski, nie żyje. Zginął w katastrofie gibraltarskiej. To nie jest prawda. Owszem, ja słyszałam, że zginął jakiś Gralewski w tej katastrofie, ale to był pułkownik, a mój Janek nie miał w ogóle nawet przeszkolenia wojskowego. Kurierzy przywieźli te drobiazgi. Ale dlaczego mi pani opowiada takie rzeczy? Co Janek miał robić w co? W samolocie Sikorskiego? To nie jest prawda. Czy to należy do niego? O niczym nie świadczy. Dlaczego przez pół roku nikt mi o tym nie powiedział? Czekaliśmy na kurier. I wszyscy o tym wiedzieliście i nikt mi po prostu o tym nie powiedział? Nikt nie mógł tego pani... Proszę pani, ja doskonale sobie zdaję sprawę, że o wiele trudniej jest to komuś powiedzieć, niż to usłyszeć. Ale przez pół roku mógł się ktoś